Założenia nowego programu duszpasterskiego na lata 2013-2014 omawiali dyrektorzy wydziałów duszpasterskich kurii diecezjalnych na dwudniowych obradach Komisji Duszpasterstwa Episkopatu Polski w domu rekolekcyjno-formacyjnym na warszawskich Bielanach. Relację ze spotkania dyrektorów wydziałów duszpasterskich, duszpasterzy krajowych i delegatów Konferencji Episkopatu Polski dla różnych środowisk będzie można zobaczyć na stronie telewizji Lumen. O rozwoju tej internetowej inicjatywy ewangelizacyjnej opowiadała Elżbieta Król-Cebulska, dyrektor Wydziału do Spraw Ewangelizacji Kurii Diecezjalnej w Bielsku-Białej. By finansować kosztowne przedsięwzięcie, utworzono Fundację Lumen. Internetowa telewizja oferuje komentarze do Ewangelii, relacje z wydarzeń ewangelizacyjnych w kraju, wydarzeń w diecezji bielsko-żywieckiej, wywiady oraz bloki tematyczne, np. skierowane do kobiet czy do młodzieży i do dzieci. Emitowane są świadectwa wiary oraz wideokonferencje. Celem telewizji Lumen jest ewangelizacja, pozytywne pokazywanie Kościoła, promocja chrześcijańskiego stylu życia, budowanie jedności Kościoła, inspiracja dla środowisk kościelnych i poznawanie się wzajemne ruchów. Telewizja zachęca też do korzystania ze swoich informacji parafie. Wystarczy pobrać odpowiedni kod ze strony www.lumentv.pl, by utworzyć na stronie swojej parafii okienko, w którym automatycznie pojawiać się będą co tydzień nowe treści ewangelizacyjne. Serdecznie witam wszystkich, którzy przybyli na następne spotkanie dotyczące programu duszpasterskiego. O Lumen Telewizji, czyli internetowej telewizji służącej nowej ewangelizacji, pani Elżbieta Król-Cebulska. Chcemy robić tę telewizję Lumen po to, żeby jednym z celów jest zmiana wizerunku Kościoła. To znaczy chodzi o Kościół taki widziany przez media, prawda? Media mają to do siebie, że ten wizerunek Kościoła tam nie jest zbyt dobry. Dlatego my chcemy robić programy, które mówią o wspólnotach, o żywym Kościele, o ludziach, którzy żyją Bogiem i pokazywać Kościół od strony pozytywnej. Kolejnym takim priorytetem jest ewangelizacja. I tutaj i kerygmat, i komentarze do Ewangelii, które pokazują, jak żyć Ewangelią na co dzień, świadectwa, rekolekcje. Kolejnym elementem jest promowanie chrześcijańskiego stylu życia. To są te programy dedykowane dla poszczególnych grup. Już jeszcze czekają mężczyźni na swój świat i rodziny się szykują, także zaczyna się to jeszcze bardziej powiększać. I budowanie jedności Kościoła poprzez przekaz informacji w wiadomościach. Media mają taką zaletę, że potrafią robić taki efekt globalnej wioski. Jeżeli wiemy, gdzie się coś dzieje, to ludzie zaczynają tym żyć, zaczynają o tym mówić, nabiera to swoich własnych kształtów. I taki jest cel tych właśnie wiadomości Lumen. Chodzi o pewne uzupełnienie takiego braku w przekazie wiadomości. Dlatego, że o ile jeszcze takie hierarchiczne wydarzenia, takie, które dotyczą poszczególnych hierarchów, się przebijają w mediach, to o nowej ewangelizacji praktycznie w mediach nie ma nic. Więc jeszcze raz podziękowanie i za samą inicjatywę, i za takie też solidne parcie ku rozwojowi. Tak, chciałbym skierować tutaj jak najserdeczniejsze też zaproszenie do oglądania tej telewizji Lumen. Jest to ewenement w Polsce, poza tą wielką telewizją Trwam, tutaj diecezjalna telewizja, która powstała w takim szybkim czasie z pięknymi sukcesami. Ona powinna się znaleźć na tych stronach internetowych, myślę, każdej diecezji i także każdej parafii. Te główne motywy i przesłania, nauczanie Kościoła, potem także to, co dotyczy liturgii, diakonii Kościoła, to wszystko może się znaleźć w zasięgu naszej ręki bez angażowania nadmiernie dużych środków. Dzięki właśnie samej inicjatywie księdza biskupa bielsko-żywieckiego, tych, którzy telewizję Lumen założyli, którzy ją organizują, którzy w niej pracują. Tym wszystkim bardzo serdecznie dziękuję za dodanie kurażu wszystkim innym diecezjom w całej Polsce.